Pod względem wartości odżywczych nie ma praktycznie żadnej różnicy. Biała, czerwona i czarna komosa ma praktycznie identyczne wartości. Jeżeli to będzie Twoje pierwsze spotkanie z komosą, wybierz białą. Jest najbardziej delikatna w smaku i przy okazji najszybciej się gotuje. Ja dzisiaj akurat przygotowałem sobie czerwoną dla odmiany. Przez ostatnie pół roku jadłem białą, teraz czas na czerwoną. Jeżeli zrobisz za dużo, nic się nie przejmuj. Bardzo fajnie smakuje również na zimno, na przykład do sałatki.